Witam wszystkie lwy. Rozkład tarot na dwie karty na zbliżający się tydzień przy nas. Dwie karty, czyli pierwsza karta na pracę, finanse, sprawy materialne. Druga karta będzie na miłość, związki, relacje w aspekcie ogólnym. Kochani, a więc rozkładam karty. Karty jak zawsze oczyszczam. I zobaczymy, co karty dla Was, moje oczywiście, pokażą, kochane lwy. Kochane lwy, patrzcie, patrzcie, dwie karty, dwie karty. To jest właśnie, to są moje karty, które robią, co chcą. I zobaczcie, to jest właśnie, mam mało czasu przy shortach, przy tych krótkich filmach, chciałam dwie karty, ale moje karty robią, co chcą. Przy finansach rozkładam wszystko, co Wam wypadło, kochane lwy. Koło fortuny... koło fortuny kołem się toczy, tak? Kochani, ja widzę zmiany, widzę wybór przy pracy dla Was, nową propozycję w tym tygodniu. Zostawienie pracy, odejście z pracy, zmiana pracy, zmiana stanowiska pracy, ogólnie tydzień pełen zmian. Wy oczekujecie pozytywnych zmian i pozytywne zmiany przy Was widzę, ale pamiętajcie, tutaj widzę, że jeżeli część z Was ma jakąś kłótnię, nieporozumienie w pracy, a wszyscy dążycie do jednego, to nie ma sensu się sprzeczać. Co ja chcę powiedzieć? Zero rywalizacji, bo ja widzę bardzo dużą rywalizację na ten tydzień przy Was, kochani. Kochane lwy, rywalizacja. Tu ktoś będzie się czegoś obawiał. Może zwolnienia z pracy, może odejścia z pracy, może, że kogoś wyróżnią Was nie, że kogoś docenią Was nie. Kochani, nie dajcie się w to wmanipulować. To nie jest dobra droga, nie jest dobra ścieżka. Karty mi to pokazują, że spokój. Tylko spokój, rozwaga. Spokojne, rozważne podejście do sytuacji. Dla części z Was ja widzę propozycję pracy, zmianę pracy, podwyżkę, nieoczekiwany przypływ gotówki, tak? Dla części z Was będzie to oczekiwana praca, czyli czekacie, szukacie, chcecie pracy. Tak mi karty dla Was pokazują. Aż czekam, co moje karty, jak zaświrują moje karty przy Was, jeżeli chodzi o... Tu mi się po prostu nowa ścieżka przy Was otwiera na ten tydzień. O miłości. Miłość, 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 lew. Znak zodiaku lew. Pokażcie karty na ten tydzień. Znak zodiaku lew. Sprawdzamy. No i idziemy z tym, kochani, idziemy. I co ja widzę? Przy lwach. Niespodziewane spotkanie, zaproszenie. Być może zaproszenie na imprezę, na randkę, na spotkanie. Wiadomość, nieoczekiwana wiadomość, rozmowa, poznanie kogoś online lub jeżeli jesteś singlem, poznanie kogoś online lub w drodze takiej przypadku. O, powiem tak, na ten tydzień. Na ten tydzień. Pamiętajmy, to jest tylko tydzień. Kochani, serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam na kolejne moje czytania. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pa! Witam wszystkie panny, kochani. Tak jak poprzednio, rozkład na dwie karty. Tarot, dwie karty. Tarot na zbliżający się tydzień dla Was. Szybki rozkładzik, zwięźle, krótko i na temat. Co przy znaku zodiaku panna? Praca, finanse, miłość, czyli to, co nas najbardziej interesuje. I sprawdzamy, kochani, co przy pracy dla Was się nam tu pokaże. Jeżeli chodzi o pracę, co przy Was się, kochani, pokaże? Praca. Znak zodiaku panna na zbliżający się tydzień. I sprawdzamy już, sprawdzamy. Kochani, przy pracy stabilność. Jeżeli szukasz pracy teraz, to dostaniesz wiadomość lub propozycję. Ktoś zaprosi Cię na spotkanie, rozmowę. Ale ogólnie w Twojej pracy, jeżeli jesteś teraz, nie widzę ani wzlotów, ani upadków, kłótni, nieporozumień. Nie. Tydzień będzie spokojny i stabilny dla Ciebie. Przy pracy. Zero jakieś tam... Nie. Ale jeżeli szukasz pracy na ten moment, to dostaniesz w tym tygodniu propozycję lub ktoś odpowie na Twoje CV. Być może zaprosi Cię na... Nie być może. Zaprosi Cię na rozmowę. O, może tak. Miłość. Kochani, kochani, kochani. Miłość, miłość, miłość. Może ta talia... I sprawdzamy, co przy miłości, znak zodiaku panna, na zbliżający się tydzień. Już mi tu chciała jedna karta wyskoczyć. Kobieta, która jest jakby przeszkodą, to tylko Wam tyle powiem. Rozkład jest króciutki, także niewiele tutaj możemy. I karta przy miłości,
znak zodiaku panna. Kochani, ja tu widzę bardzo duże pragnienia, potrzeby, bardzo duże chęci, ale i możliwości. Dla części z Was mi tu wychodzi znak zodiaku taki sam jak Wasz, panna, ale znak zodiaku, poczekajcie, ale znak zodiaku równocześnie skorpion, strzelec i rak, czyli osoba, jeżeli jesteś singlem, taka osoba się przy Tobie pojawi. Jeżeli jesteś w relacji z taką osobą spod tego znaku, oczywiście nie musisz być, ale jest informacja od kart, żeby te znaki zaznaczyć, to karta mi tu mówi o płomiennym romansie, o chemii, o przyciąganiu, nawet o uczuciu platonicznym, gdzie jeszcze między Wami fizyczności nie ma, ale już jest ta iskra, która zapłonęła, tak, kochani? I ta iskra w tym tygodniu będzie się bardzo mocno palić dla Was. Kochani, tyle na ten tydzień dla Was. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję, że ten czas spędziliście ze mną. Zapraszam na inne moje czytania. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Witam wszystkie wagi. Kochane wagi, rozkład na dwie karty na zbliżający się tydzień dla Was. Krótko, zwięźle na temat, jak w poprzednich moich czytaniach. Mamy mało czasu. Shorty są ograniczone czasowo, ale stwierdziłam, że fajnie będzie takie filmiki tutaj Wam nagrać, żeby najważniejszą informację zamieścić. Kochani, dwie karty, z czego jedna na finanse, sprawy materialne, druga na miłość, uczucia, tak? No i sprawdzamy, co przy finansach. Karty oczyszczam, sprawy finansowe, waga. Sprawdzamy, kochani, co przy co? O, widzieliście to? Kochani, jeżeli chodzi o Wasze sprawy finansowe, szczególnie jeżeli one dotyczą wodnika, coś mi tutaj wodnik się pokazuje przy Was bardzo wyraźnie, powiedziałabym tak, wstrzymaj się z wszystkimi swoimi decyzjami, przemyśl je raz jeszcze, ale bardzo wyraźnie wybiegaj w przyszłość, w sensie, jakby to tutaj określić, to słowo, musisz przewidzieć to, co się wydarzy. Jeżeli masz jakiś plan teraz, jeżeli czegoś chcesz, zmiany pracy, jakichś zmian przy finansach, zmian, zakup mieszkania, przeprowadzkę, ty musisz wyprzedzić pewne fakty. Musisz wyprzedzić pewne fakty. Widzę, że pewne decyzje muszą być podjęte przez Ciebie w tym tygodniu. Wyprzedź fakty jakby swoim myśleniem, swoim, przeanalizuj wszystko. O, może tak. Tak dla wagi tu karty pokazują. Jeżeli, bo ja widzę jakąś przeprowadzkę, zmianę miejsca zamieszkania, może chcesz wziąć kredyt, pożyczkę, cokolwiek. Przemyśl to i przeanalizuj to, jakie to będzie miało dla Ciebie w przyszłości skutek, czy pozytywny, czy może gdzieś tutaj popełniłeś błąd. Na ten tydzień, miłość, miłość, dobra, sprawdzamy. Może, Natalia? Wago, co przy miłości dla Ciebie na ten tydzień? Niezależnie od tego, czy jesteś singlem, czy jesteś w relacji, sprawdzamy. Kochani, dwie karty mi się wysunęły, dlatego daję Wam dwie. Kochani, dla części z Was będzie praca nad nową relacją. Znaczy nie nad nową, przepraszam, źle. Dla części z Was będzie praca nad relacją, która już była. Czyli powrót tak zwanego wracacza. Jakiś wracacz do Was wróci, będzie chciał Wam tutaj mieszać w głowie, manipulować, będzie chciał Was odzyskać. Kochani, rzeczywiście widzę odrodzenie tego uczucia. Będzie odrodzenie tego uczucia, będzie szansa na to uczucie. W tym tygodniu ta osoba albo już zaczęła robić podchody do Was, albo będzie robiła coraz silniejsze te podchody, będzie dawała Wam znaki, sygnały. Jeżeli jesteś singlem, to karty mi tu mówią, że na Twojej drodze w tym tygodniu postawi stopkę, bo to jeszcze nie będzie relacja, ale poznasz osobę spod znaku raka. Kochani, co jeszcze? Jeżeli jesteś w małżeństwie, w partnerstwie, w jakiejś stałej relacji, to karta mi tu mówi, aby nie dać sobą manipulować. Abyś nie dała sobą manipulować. Ja nie widzę, żeby ta osoba Cię oszukiwała, ale musisz mieć czujność na to, że Ty też się liczysz w tej relacji. Ty też się liczysz w tej relacji, tak? Idź po swoje. Nie daj sobą manipulować. Kochani, tyle dla wagi. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Dziękuję Ci za czas spędzony ze mną. Trzymajcie się. A jeszcze dam Wam informację taką od kart. Jakiś bardzo taki liczba dla Was ważna. Będzie to 16. 16 dla Ciebie, wago.
jakaś decydująca, ważna liczba, nie wiem co ona oznacza, ale taka jest informacja od kart dla Ciebie, iż będzie to 16 numer, data, nie wiem, cokolwiek. Cokolwiek, co ma związek z 16. Kochane wagi, dziękuję, trzymajcie się ciepło, słyszymy się w kolejnym czytaniu. Pa!